Cześć! Zapraszam Was tym razem do obejrzenia filmu z naszych krótkich wakacji w kilku stanach, czyli w Nevadzie, Arizonie i w Utah. Wyjazd był fajny, skorzystaliśmy z tego, że dzieci mamy w Polsce. Także zapraszamy do oglądania. Vegas nocą. Kolorowe i tętniące życiem. Tłum ludzi. A my spacerujemy. Jesteśmy właśnie już po śniadaniu, po naszej pierwszej nocy. Jedliśmy śniadanie, bardzo fajne restauracji w hotelu Paris. Paris? Paris. No dzisiaj już będziemy opuszczać Vegas i jedziemy dalej do Sidony, czyli przed nami jakieś 4,5 godziny jazdy. No, 5 godzin później jesteśmy już w Sidonie, w Arizonie. Wczekowaliśmy się do hotelu. Czekamy na autobus, bo chcemy jechać do miasta. Nie chcemy brać auta, bo chcemy się napić jakiegoś drinka. No jedziemy. Jechaliśmy przez góry. Myślałam, że znowu będziemy na jakimś odludziu, ale nie, miasto jest bardzo fajne. Klimacik, no fajnie, fajnie. Także na pewno coś nagram jeszcze z miasta. Miasteczko coraz bardziej nam się podoba. Pełno fajnych sklepików, bardzo dużo sklepów z pamiątkami, lodziarnie. Lara, chodź, bo mam ochotę na lodę. Dobrze. To już pójdziemy. I piękne widoki. Tu. Akurat parking, ale góry są ładne. Właśnie cieszymy się z Michałem spokojem, który tutaj jest na ulicach i tym, że nie ma dużo ludzi, bo jest to przeciwieństwo tego, co działo się w Las Vegas. Więc przyjemnie jest pospacerować. Fajna pogoda, ładne miejsce i piękne widoki, to super. Idziemy właśnie drogą, którą chcieliśmy wjechać do parku, żeby trochę pospacerować, nie tylko z auta zobaczyć te piękne czerwone góry. Ale niestety park jest zupełnie zamknięty z tego względu, że są pożary. Także podziwiamy piękne widoki, no ale niestety z auta. O, no i tak jest pięknie.
jesteśmy właśnie gdzieś w przejeździe z Sedony do Phoenix, gdzie jedziemy właśnie odwiedzić naszych znajomych, którzy niedawno się przeprowadzili do Arizony. Przystanęliśmy, bo bardzo mi zależało sobie tutaj pooglądać te kaktusy, które rosną. Zawsze mi się właśnie kojarzyły z Arizoną i są naprawdę piękne i duże, takie typowe jak na filmach. Które są nawet podparte. Żar z nieba jest po prostu niesamowity. Jest coś ponad chyba 100 stopni. Jesteśmy! Przyjechaliśmy do państwa Marchlewiczów i gościmy się u nich w rezydencji. Wspaniałe miejsce. Arizona, pogoda, słońce, wspaniale. Wiatr wieje we włosach tutaj. Wcale nie jest gorąco. Aga, nie? Idealna pogoda. Jakieś 113. Jest perfekt. Także zapraszamy do Arizona. Wczoraj dosyć późno wróciliśmy od znajomych, których udało nam się odwiedzić właśnie będąc w Arizonie. Agnieszka z Adamem przeprowadzili się do Arizony około miesiąc temu. Bardzo fajnie było ich zobaczyć, wesoło ugościli nas. Fajnie się zaklimatyzowali już tutaj, mają bardzo dużo fajnych planów na siebie. Trzymamy naprawdę za to kciuki. Domek mają wspaniały z basenem, także fajnie było i cieszymy się, że ich odwiedziliśmy. A dzisiaj właśnie zjedliśmy śniadanie i ruszamy nad Grand Canyon. Także będzie na pewno fajny, ciekawy dzień przed nami. Grand Canyon okazał się piękny. Warto było przyjechać. Wygląda niesamowicie. Michał, szczerze, dostała zawału, bo staje na każdej krawędzi, na której jest to możliwe. Ładna pogoda, spokój i cisza. Jaś mnie ciągnie gdzieś do lasu. Coś mówi, że tam na końcu mi pokaże. Tylko nie wiem, co mi on pokaże. Węża. Wow. Fajnie, tylko żeby nie spotkać jakiegoś nieprzyjaciela w postaci jakiegoś zwierzątka. Wow, ale widok. Przepięknie. Gdzie jesteś? O tu. Sobie się przejść. Ujujuj. Dziura jak cholera. No, by tak się potknął, to koniec. Tak szybko to masz jakieś 30 sekund.
jesteśmy właśnie na punkcie widokowym, na przejeździe. Jedziemy z Sedony do Juty, do Zion Parku. Widok jest wow, przepiękny. Sama droga była piękna, krajobraz cały czas się zmieniał. Kolejne piękne miejsce, które znaleźliśmy podczas naszej podróży. No pięknie jest. Świetnym pomysłem było to, żeby faktycznie jechać w tą podróż, gdzie tego przejazdu mieliśmy naprawdę sporo. Przed nami jeszcze kolejne 2 godziny. Ale sama ta trasa to jest po prostu tak ładna, że naprawdę warto się przejechać. Może dodam gdzieś dyskrypcję, jakimi drogami jechaliśmy. Droga jest świetna, ruch nie jest duży, a fajnie to wszystko zobaczyć. Naprawdę jaki ciekawy i różnorodny jest świat, że 2 godziny temu byliśmy w totalnym lesie, a teraz coś takiego. Mamy właśnie miasteczko Springdale, w którym się zatrzymaliśmy pod samym Zion Parkiem. Hotel, który wynajęliśmy, nazywa się La Quinta. Jest dosłownie, nie wiem, 2 mile może od samego wjazdu do parku. Więc bardzo fajnie. Przyjechaliśmy przez park, żeby właśnie dojechać tutaj do Springdale. Więc dużą część parku już udało nam się zobaczyć. Wynajęliśmy buty specjalne, w których jutro będziemy chodzić właśnie po parku, po tej trasie narrow, gdzie chodzisz po prostu w wodzie. Więc wynajęliśmy specjalne buty, kijki, żeby było nam wygodnie. No jutro rano ruszamy. A teraz spacerujemy sobie po ulicach Springdale. Dużo turystów, dużo restauracji, sklepików, w których można kupić pamiątki. Piękny widok, piękne góry, które otaczają nas z każdej strony. Rowery trzeba. Tu Oscar's Cafe. Tu coś jedzenia też dają, jakieś śniadaniowe. Ulice Springdale. Z pięknymi widokami z każdej strony.
jest zamknięta dla prywatnych samochodów. Mogą tu wjechać właśnie takie busy, jakimi my jedziemy. Także tutaj będą, myślę, najciekawsze miejsca, które są właśnie w tym parku. Teraz tak, 12 kilometrów w głąb rzeki. Lara, a powiedz mi, po co ci ta woda, jak ty popatrz w wodzie chodzisz, źródlanej? Co? Co to było? O kurde. Ale trzymam ją mocno, nie puszczam. Całkiem przyjemnie, buty są super sprawa. Pokażę buty. Nie iść bez butów dobrych. Piękna pogoda, jaką mieliśmy w Zion Parku, nagle zmieniła się zupełnie, także jesteśmy cali moksi. Dobiegliśmy do auta. Wszystko pływa. Dobrze, że z tej rzeki uciekliśmy przede wszystkim. No, bo byliśmy w rzece, tam... także faktycznie tak jak ostrzegali, że będzie zalewać, to ja wyglądam, jakbym wyszła spod prysznica. Dobra. Nawet grat padał przez chwilkę, także niesamowicie się zmieniło z pięknego, ciepłego dnia w taką ulewę. Ale, no, ale my fajnie, bo nas pogoda nie przegoniła, po prostu byliśmy i tak już w autobusie, który nas wiózł do Visitor Center, czyli już skończyliśmy wycieczkę. No i teraz jedziemy się wykąpać, zimno. Ja ci pierdolę. Ale pada. Ale nam się udało. No. Okazuje się, że jesteśmy szczęściarzami, bo nie dość, że udało nam się wyjechać z parku. Może nie przed ulewą, bo nas złapała i byliśmy cali moksi. No ale wyjechać przed tym, cokolwiek się tam stało. Droga jest teraz zamknięta. Nie można tam wjechać. Że współczuję wszystkim ludziom, którzy utknęli w tym deszczu, tam w tym parku. No a my idziemy. Ulica jest zamknięta, więc jest pusta. Go, 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 go! Ha ha ha!
akcja po deszczu. Droga wjazdowa do Zion Parku, tam jest wjazd całkiem niedaleko i po deszczu tyle tego piachu, ziemi. Ciężko mi może to stwierdzić, bo w ostatnim czasie widzieliśmy naprawdę sporo parków tutaj w Ameryce, ale ten akurat to chyba jest faktycznie mój ulubiony. Bardzo duże na mnie wrażenie zrobił w zeszłym roku, jak tu byliśmy. No i teraz chyba przekonuję się, że jednak chyba najpiękniejszy park, najpiękniejsze widoki, góry skaliste, no to naprawdę coś wspaniałego. Ale kto wie, czy jeszcze tego kiedyś nie powiem o jakimś innym miejscu. Bo w sumie każdy park, który zwiedzamy, zawsze jest w nim coś innego, coś urzekającego. No ale ten to na razie jest number one. Idziemy na szczyt. Jak było? Czujesz, że zdobyłeś ten szczyt? Nie, zdobyłem. Męczące. No nachylenie tu jest naprawdę spore. Tak. Może nie widać.